witam serdecznie, mam okazję być w Grucznie. Słuchajcie, całkiem przypadkowo oko przykuło mi takie coś. Mianowicie, no to jest ul, tak? Kiedyś ktoś kiedyś skonstruował. Denice on miał na stałe i miał takie te nogi. To też fajne rozwiązanie, tylko no denicy nie da się, nie? Otworzyć. No ale że on stoi na tych nogach, nie? Ale denica na stałe, no to... Dla nas to żaden hit, prawda? No i też ma te ramki tak dobite, coś jak ja. I tu ma porobione na 8 ramek. Takie ramki. I też jest, że jest wycięty i tak dalej. I tu miał chyba wylotek, tak nie? Na wysokości zrobiony. Więc to też jakiś tutaj ul został skonstruowany. Mi się wydaje, że normalnie on jest tutaj zmontowany z czterech takich dech. Jakby z tymi okrągłymi. Nie? Czyli on oryginalnie być może kiedyś był piękiem, ale on był jakoś dziwnie rozcięty, a potem znowu zbity. Nie? I też normalnie ma tych 8 ramek, tak jak mój, że tam 7-8 ramek, tak? I tutaj jest zmontowany właśnie na takie coś. Takie ramki, słuchajcie. No i tak, no to ja robię coś takiego, ale nowe. Tak, ja wcześniej tego tutaj nie widziałem. Pierwszy raz to zauważyłem tutaj, żeby tutaj to właśnie takie coś było. Nie? Pierwszy raz. Właśnie takie coś tutaj przykuło moją uwagę. No i właśnie chciałem wam pokazać, że jest coś takiego tutaj, ale stare, tak? Stare i już nie do użytku raczej. Bym musiał coś z tym... Znaczy, by go odnowił ten pieniek, nie? Bym zrobił normalnie podłogę i wszystko tam. Mało ważne. Po prostu tu jest ta koncepcja. Ja mam w tej chwili tak jakby dla siebie podobną, no nie? Ale uważam, że no o wiele, wiele lepszą, tak? I ja na przykład będę robił coś takiego na nowo, już powstają takie rzeczy i no pasiaka będzie na takim czymś, tak? Sobie bazowała. Tam też jakieś uliki stoją. Widać, nie? Warszawiak stoi u góry wąski. No. No i to by było to tyle, jeśli chodzi o taką prezentację ula starego, gdzie ja robię coś podobnego, ale po naszemu, tak? Bardziej po nowoczesnemu. I to by było to wszystko. Życzę miłego dnia.